Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, w których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się. Aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został ciel w ciało moje, jako posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: Dosyć mać, gdy masz łaskę moją. Albo wiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości, najchętniej więc lubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albo wiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Drodzy bracia i siostry, jest to podstawowa sprawa, to jest Pobożność to jest objawienie Chrystusa w naszym życiu. W Starym Testamencie mamy taką sytuację, że Duch Święty był udzielany nielicznym ludziom, i cały nacisk ich świadectwa polegał na tym, że na nich spoczął Duch Pana, i oni dokonywali niesamowitych rzeczy. A więc w Starym Testamencie świadectwem był wielki. Wspaniały człowiek, uduchowiony, na którym spoczął duch Pana i który pod wpływem tego ducha dokonywał niesamowitych rzeczy. Dlatego też w Nowym Testamencie mamy zupełnie coś innego. Ci już nie ma w centrum naszego życia z Bogiem jakiegoś uduchowionego człowieka, jakiegoś wyjątkowego człowieka, ale dzisiaj w każdym z nas. Ma objawić się Pan Jezus Chrystus. Pismo Święte mówi, że kto w dzisiejszych czasach, czasach Kościoła, nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Więc każdy z nas jest powołany, aby Chrystus objawił się w nas. I to chcemy widzieć: Chrystusa. Ciekawa rzecz jest w tym, że dzisiejsze czasy obfitują w to, że duch pseudochrystusowy. Duch, który się objawia przez znaki i cuda w dzisiejszych czasach, on robi wszystko, aby w centrum przez niego zwiastowanej Ewangelii był błogosławiony człowiek. Widzicie fałsz? Fałszywa Ewangelia, fałszywa pobożność, fałszywy Jezus, fałszywy duch i fałszywe świadectwo. Czyli każdy z nas, jeśli chce mówić świadectwo, to może mówić tylko o tym, kim jest dla niego Pan Jezus Chrystus. I to jest bardzo ważne. My często pytamy, kim jest dla ciebie Chrystus? Dlatego w dzisiejszych czasach, czasach Kościoła, naszym zwiastowaniem, naszym przesłaniem jest po prostu Chrystus. Skąd się zatem wziął ten temat? Temat ten się wziął stąd, że przyszli z Judei, Judaiści, którzy oferowali znaki i cuda, oni głosili Ewangelię, inną Ewangelię. Oni głosili Jezusa innego Jezusa i oni udzielali ducha innego ducha. Dlatego musiała być też inna pobożność. I dlatego ci ludzie chlubili się sobą, swoimi wizjami, swoimi objawieniami, a nawet chlubili się, że Chrystusa widzieli. Również aniołów, o czym mówili z do Kolosan, że właśnie ci judaiści, którzy mieli fałszywą pobożność. Oni się chlubili objawieniem aniołów. Tak? To jest ten poważny problem dzisiejszych czasów, tak zwanego charyzmatycznego chrześcijaństwa. To właśnie ci charyzmatycy z Judei, którzy przyszli do Koryntu, zarazili ten, ten zbór fałszywą ewangelią, fałszywym Jezusem, fałszywym Duchem i fałszywymi znakami, cudami i fałszywymi durami. Darami Ducha Świętego, rzekomo, czytaj Bełkot, duch, który rzuca na znak, Duch, w którym ludzie się śmieją, aż wymiotują. Można sobie łatwo przeczytać 28 rozdział Izajasza i zobaczyć, co to za duch. A potem 49 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, o tym, co mówi Jakub na temat skąd wyjdzie Chrystus i skąd wyjdzie antychryst. I tam mówi właśnie o tym duchu, co kąsa w pęcinę konia, że jeździec spada na znak. Tak jest. To nie jest Duch Boży. Duch Boży nie rzuca na znak, chyba że mamy do czynienia z bezbożnym człowiekiem. A więc sami widzimy, co się dzieje. I Paweł mówi w ten sposób, że oni zarazili ten zmór w Koryncie, aby oni chlubili się sobą, czyli swoją duchowością, nie Chrystusem, swoją duchowością. I w dzisiejszych czasach to pseudochrześcijaństwo, to zwiedzione chrześcijaństwo, to charyzmatyczne chrześcijaństwo dzisiaj chlubi się sobą i takie świadectwa opowiada o sobie. Kiedy duch, a ten duch, ten duch Filipi zaczął opowiadać Ewangelię o Pawle i Sylasie, co Paweł zrobił? Podziękował duchowi? A przecież ten duch fajne rzeczy opowiadał. O, to ludzie, którzy zwiastują Wam zbawienie. Ale Paweł mówi, że to nie jest Ewangelia. Ewangelia jest o Panu Jezusie, a nie o wspaniałych sługach. Co zrobił? Rozkazał w imieniu Pana Jezusa i demon wyszedł. Kto jest zainteresowany takimi świadectwami? Kto jest zainteresowany taką Ewangelią, gdzie w centrum tej Ewangelii jest duchowy człowiek? No niestety. Demony są w to zamieszane. Dlatego Paweł mówi o moim życiu, mówić nie warto, nie przywiązuję do niego wagi. I dalej. I dalej mówi o tym, że my jesteśmy tylko sługami Pana Jezusa i nic więcej. Kiedy czytamy świadectwo, co apostoł Paweł przeszedł z Lisu do Koryntian, to widzimy, że nie pozwolił Łukaszowi napisać więcej niż należało napisać. Dlatego ani w Ewangeliach, ani w dziejach apostolskich, szczególnie w dziejach apostolskich, nie znajdziemy nigdy takiego świadectwa, gdzie w centrum jest człowiek. Więcej, dziwimy się, dlaczego Łukasz nie opisał tego wszystkiego: tego chłostania, tych nadmiernego więzienia, tego bicia kijem, tych różnych doświadczeń, tych napadów zbójeckich, tych różnych rzeczy. Czemu nie napisał? Ale to byłoby świadectwo, to byłoby trzecie wydanie Niki Cruz albo. Wilkersona, tak? Nie, Paweł nie pisał o swojej duchowości. Paweł nie pozwalał pisać o sobie. Paweł nie chciał nic innego umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa i jego zwiastować. Jeśli ktoś opowiada świadectwo o swojej duchowości, to Paweł nazywa go tak. Jeśli ktoś Uważa, że uważa mnie za głupiego, jeśli ja jest, zaś jestem taki, to przyjmijcie jako głupiego, abym i ja się mógł nieco chlubić. Paweł nazywa głupim człowieka, który składa świadectwo o swojej duchowości. Bo wtedy w centrum tego świadectwa nie jest Chrystus, jest człowiek. I mówi to jest głupota. Głupota dalej mówi zobaczcie. To mówię nie na pomyśli Pana. Czyli nie jest wolą Bożą, abyśmy składali świadectwo o swojej własnej duchowości. Dlatego mówi, o tym ja tu napiszę w przystępie głupoty. Dlaczego? Bo ci ludzie chlubi się swoimi objawieniami, swoimi doświadczeniami różnego typu, prawda? A Paweł mówi: A ja wam pokażę coś, czego nikomu nie mówiłem do tej pory. Ale ze względu na to, że chętnie Koryntianie przyjmują głupców, bo mają się za mądrych, to ja wam pokażę, co ja przyszedłem dla Chrystusa, ale nie piszę o tym książek, nie piszą o tym w prasie, a nawet w Biblii nie jest to napisane. I to jest bardzo ważne, dlatego że Paweł Apostoł głosił Chrystusa, który był objawieniem w Jego życiu: Chrystusa. Dalej mówi, że chlubienie się swoją duchowością i mówienie o swojej duchowości jest przechwałką według ciała. Czyli mamy cielesna nuta. Cielesna nuta to jest zawsze wtedy, kiedy mówisz o swojej duchowości. Dalej mówi w ten sposób, gdy się ktoś wynosi, ludzie zawsze chcą pokazać, że są wiecie warci niż wyglądają. To jest taka ludzka nuta. Człowiek chce podbić swoją wartość przez lubienie się sobą. Ale Paweł nazywa to głupotą. Więcej mówi: jeśli to jest częścią naszego zwiastowania, główną rzeczą naszego zwiastowania, są tak zwane świadectwa o naszej duchowości, to mówi, że jest to hańbą. I Paweł mówi: Ku własnej hańbie to mówię że właśnie w tym byliśmy słabi nie mówiliśmy o sobie. Ludzie bardzo często ludzi źle oceniają. Ocenić Pawła w ten sposób, bo on nigdy nie mówił o sobie, tylko o Chrystusie, więc w jego zwiastowaniu Paweł był malutki. Malutki. Ale Chrystus był wielki i potężny. Natomiast tamci, Chrystus był tylko przynętą, ale oni byli wielcy i wspaniali. Chrystus tylko był tym wiatrem, który nosił ich chwałę. I przynętą dla bieżących ludzi, ale do wyeksponowania siebie. I Paweł mówi to i w tym, ku własnej hańbie, to mówiłem, my byliśmy sławi. I mówi, ja zwiastowałem Chrystusa. I dla koryntian było to hańbą. Tamci zwiastowali siebie i dla koryntian było to chwałą. Mądrzy byli, prawda? Niezupełnie. Dalej, aby ratować koryntian, Paweł, Zestawia swoją postawę wobec tamtych ludzi. Mówi, tamci kazali sobie płacić. Paweł mówi, a ja głosiłem wam Ewangelię za darmo. Dalej mówi, muszę się chlubić, ale nie ma z tego żadnego pożytku. Zwróćcie uwagę. Czasami ludzie mówią, lubimy świadectwa. Ja też plotki kiedyś lubiłem. Lubiłem bajkopisarzy. Prawda. Lubiłem gawędziarzy. Tak, tak, my to lubimy. Ale pismo święte mówi, ale z tego żadnego pożytku nie ma. I to jest ten problem, że ludzie lubią różne takie fajne rzeczy, ale czemu nie lubią Chrystusa? Czemu nie chcą iść tą drogą? Bo nie ma tam ludzkiej chwały, nie ma tam budowania własnego ego. Bo tam na, we wszystkim jest uwielbiony Chrystus. I to jest naszą modlitwą. Panie, objaw się w nas. Objaw się nam. Objaw się nam przez Boże Słowo i przez Twoje w naszym życiu życie. I to jest pragnieniem apostoła Pawła. Natomiast składanie, chlubienie się z własnej duchowości nie przynosi żadnego pożytku. Słuchaczom, a jeszcze robi szkodę temu, który to robi, bo w ten sposób budujesz siebie samego, budujesz własne ego, co dla charyzmatyków oczywiście jest cnotą budowanie samego siebie, o czym czytamy w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntia. Mówi, przejdę zatem do widzeń i objawień pańskich. Przez 14 laty zdarzyła się historia. Był rok tysią... przepraszam, tysiąca, jeszcze nie było wtedy. Czterysta, 400... też nie. 44 naszej ery. Pierwsza podróż misyjna apostała Pawła. Kamienowanie w listrze. I tak, ja oglądałem Chwałę Bożą. Ale w czasie ukamienowania. Jeśli ktoś chce oglądać Chwałę Bożą, proszę bardzo, zapraszamy do kamienowania. A co się w tym czasie stało? Apostoł Paweł rozstał się z życiem. I czytamy w Bożym Słowie, że działo się to tak nagle i w taki sposób, że mówi: Nie wiem, czy to było w ciele, czy to było, za, było poza ciałem, nie wiem, czy to było wtedy, kiedy mój duch był w ciele, a ja umarłem, czy wtedy, kiedy mój duch poszedł tam, ale jedno wiem, zostałem uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. To jest ciekawa sprawa. Paweł Aposto podczas kamienowania jego duch. Opuścił jego ciało, przepuszczamy, i zamieszkał u Pana, czyli w trzecim niebie, raju Bożym. Wiem, że człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, ale wiem, że ten człowiek słyszał niewypowiedziane słowa, i teraz uwaga, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Dlaczego? Dlatego, że gdyby. Ten człowiek to powtórzył, to by mówił: Byłem tam, słyszałem to i to na swój temat. Czyli co? Mu musiałby powiedzieć o sobie pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Dlatego mówi: Tego się nie godzi powtarzać. A więc jeśli jesteś duchową osobą, jeśli Chrystus jest pełnią twojego życia, to nie godzi się chlubić się przed Chrystusem ani też wierzącymi ludzi sobą. Tak Paweł napisał. Dalej. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę. Mamy tutaj przeciwsta przeciwstawienie. Z takiego będę się chlubił, a z tego nie będę się chlubił. A jaki to był tamten, z którego trzeba się można się chlubić? Co tam ten słyszał, kiedy był w niebie? Słowa, które wypowiadał, sam Pan Jezus Chrystus. A słowa można powtórzyć, bracia i siostry? Można. Jakie słowa? O Chrystusie. O Chrystusie warto coś powiedzieć. Zawsze warto coś powiedzieć. Nawet księga objawienia nie jest księgą objawienia Jana. Nie wierzcie w to. Tam jest napisane objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. To jest objawienie Chrystusa. I Jan pisał o Chrystusie. Zwróćcie uwagę na następną rzecz. Być w niebie, oglądać chwałę Bożą i nie mówić o sobie, tylko mówić o Chrystusie. To jest sztuka. Ale dlaczego Paweł potrafił to zrobić? Bo uważał, że nie godzi się robić konkurencję Panu Jezusowi. Bo nikt z nas nikogo nie zbawi, bo zbawia jedynie Pan Jezus Chrystus. A często my przez takie gadanie. Jesteśmy w stanie przyćmić osobę Chrystusa. I wtedy ludzie myślą o nas zbyt wiele, zbyt więcej niż należy rozumieć, a o Chrystusie zbyt mało, zbyt mało. I ci ludzie wiedzą, żeby uwierzyć w Chrystusa, trzeba złożyć Chrystusowi wszystko, ale żeby być podobny do danego człowieka, wystarczy coś przeżyć. Tylko co? Pytanie brzmi: Co trzeba przeżyć? A jakieś uniesienie, jakiś podniosły stan, jakieś przeżycie? Nie bracie, siostro, kiedy jesteśmy z Chrystusem, to między nami jest Słowo. Apostoł Paweł tym ludziom mówi takie rzeczy, gdyż wierzę, wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Na tym dzisiaj polega nasza służba. My chodzimy w wierze nie w oglądaniu dlatego my nie głosimy cudów znaków objawień wizji snów tylko głosimy Chrystusa poprzez słowo Boże Apostoł Paweł wiedział co się dzieje po śmierci człowieka jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana wyściała zamieszkać u Pana to nie tak jak niektórzy mówią, że jak umierasz, to się wszystko ginie, nic nie ma. Są takie fałszywe nauki. Nie, idziesz do Pana. się do Filipa, apostoł mówi, rozstać się z życiem i być Chrystusem to daleko lepiej, a nie daleko lepiej zasnąć, odpocząć albo coś w tym rodzaju. Nie, on mówi, być z Panem. Również dusze zabitych, księdze objawienia w 6 i w, siódmy, w siódmym rozdziale, w szóstym i w siódmym rozdziale. Stoją przed Bogiem i mówią, panie, kiedy pościsz nas na mieszkańcach ziemi za to, co oni uczynili nam, prawda? A więc życie człowieka nie kończy się wraz ze śmiercią, a jego duch i dusza idą dalej przed oblicze Boże. Proszę bardzo, przeczytajmy to. I dusze wołały donośnym głosem, kiedyż, panie święty, prawdziwy, rozpocznie sąd i pościsz naszą na mieszkańcach ziemi. A co to były za dusze? Widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Sława Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I oni mówili, a więc mieli pełną świadomość swojej obecności, duchowej obecności. Również mamy w siódmym rozdziale mnóstwo ludzi przychodzi do Pana z wielkiego ucisku, jako ludzie pomordowani. Czytamy, że oni tutaj ze wszystkich plemion narodów języków stają przed barankiem, odziane w szatę białe, z palmami w swych rękach. I wołały donośnym głosem mówiąc, zbawienie u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A więc kochani, to jest bardzo ważne dla nas. Rozstać się życiem i być Chrystusem to daleko lepiej. Co, o czym Paweł o tym. Zobaczcie, co Paweł pisał o tej wizji? Co Paweł pisał o tej wizji? Dobrze, że on to przeżył. Był apostołem i napisał nam tylko jedną rzecz. Z tej całej wizji. Rozstać się życiem i być z Chrystusem to daleko lepiej. Nic o sobie. Wszystko o Chrystusie. Na osobie wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Dalej mówi w innym fragmencie Słowa Bożego, jeśli, jeśli jesteśmy w stanie zachwycenia, to dla Boga. A dla was jesteśmy przy trzeźwych zmysłach. Co to znaczy trzeźwe zmysły? Że to, co opowiadam, ty możesz znaleźć w Biblii i zweryfikować to, co mówię, czy jest prawdą, czy nie. O prorocy mówili, miałem wizję, miałem wizję, miałem sen, miałem sen. A ja, Jeremias co mówi? Kto ma sen, niech zwiastuje sen, a kto ma słowo, niech zwiastuje słowo. Cóż plewie? Do ziarna. A więc kochani, tu mamy do czynienia ze zwiedzeniem dzisiaj XXI wieku. Ciągłe świadectwa ludzi zwiedzionych, którzy powołują się na różnego rodzaju doświadczenia duchowe, ponieważ te doświadczenia duchowe. Budują ich Ego, ich ja. I oni tym się chlubią, nie Chrystusem. Paweł apostoł idzie dalej i mówi tak. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie chlubić się nie będę. A więc nie będę chlubił się swoją duchowością. Dalej, chyba że ze słabości moich, czyli z ograniczeń, jakie posiada. Człowiek, czyli nie jest jakichś dokonań, tylko po prostu z ograniczeń. Bo kiedy jesteśmy słabi, wtedy oglądamy prawdziwie Chrystusa i wtedy Chrystusem możemy się chlubić. Dalej mówi, że wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. i siostry, kiedy patrzymy jedni na drugich, co powinniśmy widzieć w naszym życiu. Co powinniśmy widzieć? Chrystusa w postaci Bożego charakteru, wiarę, czyli całkowitą ufność pokładaną w, Pan, pokładaną w Panu. Dalej, nadzieję, nadzieję na to, że Pan Bóg będzie każdego dnia wiernie zmieniał nasze życie pod wpływem Bożego Słowa na obraz swój. Pan Jezus. I następna rzecz. Co mogę widzieć, że wierzący człowiek przygotowuje się na przyjście pańskie, jego sposób mówienia, sposób życia, on naprawdę będzie gotowy i przygotowywany na przyjście pańskie. To jest dzieło Ducha Świętego. I taki człowiek mówi, o takim człowieku słowo Boże mówi, że nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył, prawda? Dlaczego? No, bo ci ludzie są przez Ducha Świętego ożywieni dla Pana i pobudzeni do życia dla Boga. Jeśli człowiek ma tak wiele doświadczeń z Bogiem, a myślę, że Paweł miał ich dostatecznie dużo, weźmy choćby trzy lata w Arabii, na pustyni, gdzie sam Jezus Chrystus udzielał mu karpetycji, wykładając mu Ewangelię. Prawda? Bo kiedy był już w Jerozolimie i wrócił z pustyni, to mówi i nikt mnie Ewangelii nie uczył, bo otrzymałem je przez objawienie Jezusa Chrystusa. Czy Paweł coś na ten temat więcej mówi? Nie. Oprócz tego, że był w Arabii i że nikt go z ludzi nie uczył o Panu Jezusie, że on stamtąd wrócił już nauczony. Pomija nam szczegółów, prawda? Ale wiemy to, musimy to wydedukować, bo Paweł za żadne skarby nie chciał nam o tym opowiedzieć. Dlaczego? Aby nikt nie widział w nim więcej niż powinien widzieć, czyli Chrystusa, a nie wielkie ja. Następna rzecz, zwróćcie uwagę. Paweł Apostoł często, często mówi, a to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Czyli pytał Pana, Pan mu objawiał. I bardzo często Paweł będzie mówił o pewnych rzeczach, na przykład kiedy mówi o porządku w zgromadzeniu pańskim, to co mówi to, co Wam napisałem, jest przykazaniem Pańskim. Tak. Dlaczego Pan mu to powiedział? A dzisiaj niektórzy mówią, że to była sprawa kultury. Być może w niebie się kultury zmieniają. Ale Paweł tak napisał. Takie jest przykazanie Pańskie. Z powodu tych różnych doświadczeń z Bogiem, różnych duchowych przeżyć, tak świeżbiło Pawła, żeby coś więcej o sobie powiedzieć. Wiecie, jak ktoś kogoś poniża, ktoś jak u niego ciągle zwalczano, a nie jesteś apostołem, a kto cię posłał, a to i tamto, to chciałoby się mm. powiedzieć, co? Ja nie jestem apostołem? Ja z powodu tego, co przeżyłem z Panem Jezusem, mogę książkę wielotomową napisać, tak? Pewnie dzisiaj by pisali takie książki. Ale nie Paweł. Dlatego, że on chciał mówić o Chrystusie. Ale była ta pokusa, przygwoźnić tych swoich przeciwników. Wy znacie Chrystusa, wy macie duchowe przeżycia, wy nie wiecie, o czym mówicie. Ja wam powiem, prawda? I to tak korciło. Tak jak pański był koszony na pustyni, to przecież o co diabłu chodziło? Udowodnij, tak? Udowodnij, że jesteś synem Bożym. Zrób coś, no. Zrób coś takiego, żeby. Zrobił? Nie. Ile razy. My, jako ludzie, chcemy pokazać, że jesteśmy więcej warci niż rzeczywiście to widać i słychać, i chcemy wtedy nadać sobie tej wartości i mówić o sobie w taki sposób, aby nasze ego dostało tego pewnego rodzaju bodźca: jak bardzo jesteśmy ważni, jak bardzo jesteśmy wielcy, jak bardzo jesteśmy istotni w swoich własnych oczach. I jeszcze, uch, nie daj Boże, niech nas to, za to nie doceni. Paweł mówił o sobie, była taka pokusa w jego życiu nieraz, ponieważ tych objawień przeżyć z Chrystusem miał bardzo wiele, ale wiedział, że nie wolno i nie godzi się o tym nawet mówić, aby w ten sposób nieduchowość, ale Chrystus miał zająć miejsce jego zwiastowania. I on potem powie: Po to mnie Pan powołał, aby objawić we mnie syna swego, abym go zwiastował. I to, co widzimy, to wychodziło z Pawła Boże Słowo, prawda? I następna rzecz. Co słyszy? Co mogliśmy słyszeć od Pawła? Co mogliśmy słyszeć od Pawła? Objawienie Jezusa Chrystusa. Słowo Boże. Paweł mówi: O moim życiu mówić nie warto. Nie przywiązuje do niego wagi. Czyli w ruchu charyzmatycznym, Chrystus jest nieważny. Świadectwa są najważniejsze. Rozbrajają Bracie, powiedz jakieś świadectwo. Zasadnio tak było. Bracie, a powiedz jakieś świadectwo. Może jakiś cud widziałeś? Tak widziałem. Widziałem, jak Pan Jezus przenosi ludzi z ciemności do cudownej swojej światłości. Widziałem takie cuda. Ale to robił Pan Jezus, a nie ja. Ale nie, na mnie o to chodziło. Prawda? Ja wiem, ale mnie o to chodzi. I patrząc, Boże Słowo, Rozumiem doskonale tego apostoła, który kochał tak Pana Jezusa, że był tak o niego zazdrosny. A mimo to Pan Bóg wbił w ciało jego oścień, aby się nie wynosił. To był taki rodzaj słabości, który przypominał zawsze Pawłowi, że to Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Aby każdy kto patrzył na Pawła, widział Chrystusa. I aby każdy, kto słyszał Pawła, słyszał, że mu przemawia do niego Jezus Chrystus. Paweł mówi, że trzy razy prosił Pana, ale Pan nie wysłuchał go. Dlaczego? Bo Pan znał Pawła i wiedział, że gdyby mu zabrał ten oścień, to mogłoby się okazało, że Paweł by tego jednak nie zniósł. I chwila, kiedyby mu ludzie do piekli. Udowodni, kim jesteś, że być może puściłby mu nerwy. Tak jak tutaj w liście do Koryntian i powiedział: Dobra, ku własnej hańbie to powiem, przystępie głupoty, która jest podłożem wszelkich przechwałek, i powiem wam, co przeżyłem z Chrystusem, dla Chrystusa, abyście zobaczyli i porównali mnie z tymi, który, którzy o was zabiegają, aby was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Prawda? Pan mówi: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Kochani bracia i siostry, czy może być coś większego niż objawienie Pana Jezusa w naszym życiu? Czy można być coś większego, kiedy masz objawienie Słowa Bożego w swoim życiu? Czy może być wspanialszego, kiedy na każdym zgromadzeniu możesz opowiadać ci w, o Panu Jezusie? Kiedy, gdy się spotkasz z kimkolwiek, możesz mówić o swojej miłości, którą jest Chrystus, o zbawicielu, którym jest Chrystus. Bracia i siostry, to jest właśnie to. Pan mówi: Dosyć masz tę łaskę oglądać Chrystusa w swoim życiu. Masz łaskę głosić Chrystusa w swoim życiu. I na tym, bracia i siostry, powinniśmy spocząć. Jest to łaska Boża objawienie Chrystusa w nas i objawienie Chrystusa przez nas. I to jest świadectwo. I to jest świadectwo. Pan mówi, pełna emocji, okazuje się w słabości. Kochani, tu mamy problem. Dlaczego dzisiejsze chrześcijaństwo jest słabe? Bo się chlubi sobą. Gdyby się chlubiło Chrystusem, zamieszkałaby w takim chrześcijaństwie moc Chrystusowa. Oglądalibyśmy dzieła Chrystusa w nas i oglądalibyśmy dzieła Chrystusa przez nas. Ale być może niewielu jest zainteresowanych tym. Może większość osób chce oglądać siebie, duchowego, pobożnego, wyjątkowego człowieka. A ja myślę, za apostołem Pawłem, sam tego bym nie odkrył, że właśnie to jest naszą chlubą. I on mówi, najchętniej, więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. On lubi to, czego ludzie nie lubią. Słuchajcie. Czy lubicie, kiedy macie słabości, na przykład i chorujecie? I musicie pokonać swoje słabości, żeby być na zgromadzeniu, żeby otworzyć Biblię, żeby się modlić? Czy to jest fajne? A on mówi: A ja mam upodobanie. Ja wiem, jak to działa. Tak. Kiedy był leżał, chory, zaropiały. oczy mu uropiały, myślę. Ktoś przy tym mówi: Galacja nie jest gotowa do słuchania Ewangelii. Co zrobił Paweł? Wstał z łóżka, stanął przed nimi. Jaka osoba opłakana, chora, wzbudzająca u jednych obrzydzenie, a u drugich litość. I w tej słabości głosił Ewangelię, i tak powstawały zbory w Galacji. W jego słabości. Pewnie nikt z nas nie chciałby takiej ceny zapłacić, aby w galacji powstały zbory, prawda? Ale Paweł był gotów i zapłacił za to swoją słabością, ale oglądam moc Bożą. Kiedy nam się wydaje, że coś znaczymy, zawsze pojawią się jakieś jacyś niegodziwi ludzie i będą o nas mówić niestworzone rzeczy, tak jak apostole Paweł. Kocha cielesny sposób życia, Kocha pieniądze, jest wszystko, co w jego życiu jest. To jest wygląd lichy, mowa do niczego. Dlaczego go słuchacie? To jest taki ortodoksyjny chrześcijanin, tak? beton. Dzisiaj się mówi o takich ludziach. prawda? Kobietom każe głowy przykrywać, władzę mężowską stosować. Tak, tak, to jest ten problem. I następna rzecz, kiedy ludzie nas nieważają, oni nie mają nic do powiedzenia. Ale kiedy ciebie znieważają dla imienia Pana Jezusa, to pamiętaj, że Duch chwały, Duch Boży spoczywa na tobie. Co będziesz wtedy głosił? Chrystusa. Dlatego, kochani, kiedy my, my ludzie wierzący stajemy się znieważani dla Chrystusa i poniżeni, to wtedy ludzie mogą oglądać w nas chwałę wielkiego Chrystusa, chwałem wielkiego Boga. Zobaczcie, potrzeba. Wszyscy chcą mieć. A Paweł mówi, a ja mam upodobanie, kiedy nie mam. Dlaczego? Bo modlę się. Modlił się. I pomoc przychodziła zawsze z góry. W cudowny sposób. Nie narzekał. Bóg nie powołał, a ja tutaj zębami szczękam. Przecież mój, że w nagości. Brakowało młodzieży. A jednak, mówi, ma w tym upodobanie. I znalazł się znalazło się rozwiązanie i znów Paweł oglądał w tym Chrystusa. Dalej prześladowany był, uciekał z miasta do miasta, kamienowany był, utracił życie, ale jednak w tym wszystkim oglądał chwałę Bożą, tego Chrystusa wspaniałego, którego kochał, dla którego tyleż był w stanie przejść, a potem nie zwiastował siebie, zwiastował Chrystusa. Mówi, że Również mam upodobanie w uciskach dla Chrystusa, czyli te trudy dla Chrystusa. Tak, tak, on nie musiał przyjechać Mercedesem do zgromadzenia, on musiał przejść 60 km przejść pieszo. Spróbujmy. Spróbujmy powtórzyć to. Jak bardzo trzeba kochać Chrystusa, żeby być gotowym na takie poświęcenie, a on był. Dlatego piszę, że często w podróżach. W niebezpieczeństwach, i tak dalej. Albo im kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I on mi, że on ma w tym upodobanie, bo kiedy on jest ograniczony, kiedy on jest w słabościach, wtedy może oglądać działanie Chrystusa, i wtedy ma powód do tego, aby zwiastować Jego wielkość i Jego chwałę. Bracia i siostry, ja myślę, że po dzisiejszym. W zgromadzeniu czy słowie, które było zwiastowane, każdy z nas powie, kto się chlubi, niechaj w Panu się chlubić. A o sobie, a tylko tyle, żeśmy sługami Chrystusowymi dla miłości do Pana Jezusa. Aby wszystkim we wszystkim był Pan Jezus Chrystus. I chwała Bogu za to, dlatego też On jest naszą mądrością. On dokonał w naszym życiu usprawiedliwienia. On dokonuje w naszym życiu uświęcenia. To Jego oczekujemy, kiedy przyjdzie, aby nas zabrał do swojej chwały, którą dla nas przygotował. Wszystkim w naszym życiu jest Pan Jezus Chrystus. Wszystkie przeżycia i doświadczenia powinny skutkować tym, że nie mówimy o sobie, ale głosimy Chrystusa. Niech Pan pobłogosławi swoje słowo. Amen.